Cześć, witajcie bardzo serdecznie w mojej kuchni. Dzisiaj przygotuję dla Was moją ulubioną potrawę, lasagna po bolońsku. Zapraszam! Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to teraz. Kliknij w dzwoneczek, będzie Cię informować o moich nowych filmach. Przejdźmy do przepisu. Do przygotowania lasagni potrzebujemy ser, warzywa, mięso mielone, przecier pomidorowy, białe wino, oliwa z oliwek, sól, pieprz i do sosu beszamelowego mąka, gałka muszkatołowa, sól, masło, mleko. No i oczywiście makaron, lasagna. Przepis znalazłem już na platformie Cookidoo, ustawiłam sobie w moim tygodniu i rozpoczynamy gotowanie. Na początek rozdrabniamy ser. Ja dzisiaj wyjątkowo mam ser żółty. Możemy użyć parmezanu, tak jak w przepisie, bądź na przykład mozzarelli. Rozdrabniamy ser, około 10 sekund, pozycja 5. Sprawdźmy, czy jest w porządku. Jest ok. Przekładamy do innego naczynia. I lecimy dalej. Odkładamy sobie ser na bok. I do naczynia wrzucamy warzywa. Około 200 gram, może być to marchewka, cebula i na przykład seler naciowy. Następnie oliwa z oliwek, 40 gramów. Zamykamy naczynie miksujące i rozdrabniamy 5 sekund, pozycja 7. Otwieramy naczynie, zgarniamy na dno naczynia miksującego. Zamykamy i dusimy 5 minut, 120 stopni, obroty, pozycja 2. Otwieramy naczynie miksujące i dodajemy 800 g mięsa mielonego. Zamykamy miarkę rywą i gotujemy 8 minut 120 stopni, pozycja 1, obroty wsteczne. Otwieramy naczynie miksujące. Przemieszam troszeczkę, wszystko wygląda super. Dodajemy 100 g białego wina wytrawnego i zamykamy ponownie i gotujemy dalej 5 minut, temperatura waroma, pozycja 1, obroty wsteczne. Następnie dodajemy przecier pomidorowy, około 300 g, ja mam troszkę więcej. Półtora łyżeczki soli i około łyżeczki pieprzu. Zamykamy naczynie miksujące i gotujemy teraz 20 minut, 100 stopni, pozycja pół, czyli mieszanie, obroty wsteczne. Otwieramy naczynie miksujące, sos jest gotowy. Przekładamy go do innego naczynia, ja przygotowałam sobie garnek. Ostrożnie przelewamy. Umyję naczynie miksujące i zaraz do Was wracam. Przechodzimy do przygotowania sosu beszamelowego. Na początek do naczynia wlewamy 500 g mleka. Następnie dodajemy 40 g miękkiego masła. Kolejno 60 g mąki pszennej. Pół łyżeczki soli i szczyptek gałki muszkatołowej. Zakładamy pokrywę, miarkę na naczynie miksujące i gotujemy teraz 7 minut 90 stopni, obroty, pozycja 4.
Otwieramy naczynie miksujące, sos jest gotowy. W międzyczasie rozgrzewamy piekarnik 180 stopni góra-dół. Bierzemy sobie formę, ja mam prostokątną i po kolei będziemy robić warstwy. Na początek smarujemy sobie dno naczynia masłem bądź oliwą z oliwek, jak nam wygodniej. I zaczynamy kolejno od sosu bolońskiego. I następnie kładziemy teraz makaron lasagne. Najlepiej z pszenicy durum, żebyśmy nie musieli go wcześniej gotować, tylko prosto używamy go do piekarnika. I znowu teraz sos boloński. Następnie posypujemy sobie trochę serem. I sosem beszamelowym. I powtarzamy. Makaron. Sos boloński. Trochę sera. Sos beszamelowy. I ponownie makaron, sos boloński. I ja kończę zawsze ostatnią warstwę jeszcze makaronem i sosem beszamelowym i posypuję serem. Serem możemy posypać od razu albo w trakcie pieczenia. Ja zazwyczaj zostawiam jednak nakryw przed końcem pieczenia, żeby ten ser był taki ciągnący się, a nie przypieczony. Tak więc wkładamy do piekarnika na 40 minut, temperatura 180 stopni. Zostało nam 7 minut, posypię teraz serem. Właśnie minęło 40 minut, nasza lasagna jest gotowa. Pamiętajcie, zostawcie ją na około 15-20 minut do przestygnięcia. Jeżeli kiedykolwiek mieliście obawy, żeby przygotować lasagnę bolońską, spróbujcie przygotować ją razem ze mną. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, jeżeli możecie, udostępnijcie film swoim znajomym i koniecznie komentarz. Bardzo Wam dzisiaj dziękuję i do zobaczenia.